taki był plan ogólnie, odchodząc z Lechii Gdańsk, że żeby poszukać miejsca gdzieś indziej, gdzie będę miał szansę na regularną grę i przyznam szczerze, że długo się nie zastanawiałem. To na pewno nie jest krok w tył. Mam nadzieję teraz, że dzięki Śląskowi Wrocław zacznę w końcu grać, wejdę na swój poziom i wybiję się. Za dwa lata, może w przyszłym roku nawet, chcę zrobić to tak, żeby Śląsk na mnie zyskał i żebym ja zyskał na tym, że akurat występuję w Śląsku. Po to przychodzę też, żeby grać. Wiadomo, że zdrowa rywalizacja nikomu nie zaszkodzi, tak? Wyjdzie to nam obu na dobre, więc jestem ciekaw rywalizacji. Ja zrobię jakby po prostu miałem ambicję też grać, tak? Więc zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby grać. Zastanawiałem się na początku, ale ja jestem profesjonalnym piłkarzem, to jest mój zawód i po prostu, tak jak mówię, bardzo przekonali mnie szybko o działacji Śląsku i jestem pewien, że moja decyzja była słuszna. Jeżeli kibice zobaczą, że ja daje się 100% dla barw klubowych, dla klubu, a tak jest i tak będzie, to mam nadzieję, że się uda szybko odwrócić ich spostrzeżenie na mój temat, bo ja też grałem w Lechii Gdańsk, w klubie, który jest zaprzyjaźniony z kibicami i tam dawając się 100%, nikt nie miał do mnie żadnych pretensji i spędziłem tam naprawdę wyśmienity czas, dlatego ja lubię wyzwania, lubię wysokie oczekiwania i jeżeli miałbym swoją przyszłość wiązać tylko i wyłącznie tym, znaczy no tak, no nie pozwalałby lęk, jakiekolwiek wątpliwości czy też strach decydowały o twojej przyszłości. Także są zawsze kiedyś jakieś obawy, ale trzeba patrzeć przed siebie z optymizmem i ja wiem, że jestem na tyle dobrym piłkarzem, że mogę dać dużo jakości i będę ciężko trenować, aby jak najszybciej, tak jak mówię, wynagrodzić kibicom tą cierpliwość i no nie wyprę się tego i nawet nie będę chciał i nie będę próbować. No ja jestem rzeczywiście legionistą, bo wychowany w Warszawie, urodzony w Warszawie, grałem dla Legii Warszawa i taka jest prawda, ale również po pierwszych, mogę powiedzieć, 5 dniach wszystko rewelacyjnie się tutaj potoczyło, spodobało, że jestem szczęśliwy. Dawno nie byłem tak szczęśliwy, że trafiłem do jakiegoś klubu. Tutaj są duże oczekiwania i tak jak mówię, no, jestem zachwycony. Cieszę się, że ściągnęliśmy nazwiska do Wrocławia, czy ściągnęłem nazwiska do Wrocławia, ale ci zawodnicy muszą jeszcze pomóc nam odbudować formę sportową, jeżeli chodzi o ostatnie 3 lata. Sukces to dopiero będzie wtedy, kiedy spotkamy się w przyszłym roku po ostatnim meczu ligowym i zobaczymy, na którym miejscu jesteśmy w tabeli. To możemy wtedy powiedzieć, czy to był sukces, czy nie.